No to w takim razie, skoro już dostałem zielone światło, że możemy, to witam Was serdecznie na czwartym spotkaniu z serii wykładów poświęconych listowi do Rzymian. Sytuacja jest taka, że poprzednim razem pozwoliłem sobie po raz ostatni na powtórkę, która sięgała do pierwszego wykładu. I niestety po różnych przemyśleniach, co mnie w związku z tym spotkało, a mianowicie nie skończyłem tego, co miałem zaplanowane, doszedłem do wniosku, że to był ostatni wykład, kiedy będziemy sięgać powtórką tak głęboko. Ten poprzedni. Dzisiaj już tak daleko nie sięgniemy. Zakładam, że warunki brzegowe tego listu, czyli kontekst, cele Pawła, ogólna kompozycja tekstu jest Wam jakby przyswojona dostatecznie i macie to w głowie i możecie z tego jakby teraz korzystać jako pewnej bazy do tego, żeby spokojnie sobie wchodzić w kolejne części tekstu listu do Rzymian. Co żeśmy zrobili ostatnio? Ostatnio to jest, jak pamiętacie, kompozycja całego listu. Całość jest skoncentrowana wokół rozdziału 8. Starałem się ostatnio zdążyć omówić pierwsze trzy warstwy takich cząstek, które są względem siebie tematycznie bliskie, pokrewne, są w dialogu. I no niestety nie zupełnie się wszystko udało. Omówiłem pierwszą parę i tam było pokazane, jakby no Paweł jakby tworząc tą ramę wskazuje Chrystusa jako dobrą nowinę Boga dla człowieka i pokazuje Pawła. I Paweł jakby pokazuje siebie i właśnie tutaj zastanawiałem się troszeczkę, czy mówi o wszystkich wierzących, czy też może tylko o liderach, że są zaangażowani w misję wzywania wszystkich ludów do posłuszeństwa wiary. I te tematy powtórzyły się mniej więcej właśnie na początku i na końcu, co stanowiąc taką klamrę dla całego listu. Weszliśmy i przeszliśmy również warstwę drugą. W warstwie drugiej mieliśmy pozdrowienia, krótkie pozdrowienie na początku listu i potem cały praktycznie 16 rozdział to były pozdrowienia, które były i pozdrowieniami, ale również były zabarwione taką zachętą i wezwaniem do wierzących, aby we właściwy sposób jakby na siebie patrzyli. W związku z tym na początku były takie określenia właśnie wybrani, i parę innych określeń, które tam Paweł jakby bardzo pozytywnych skierował właśnie do odbiorców, a potem na samym końcu pochwalił ich posłuszeństwo wiary, to, że przyjęli naukę, ale również wzywał ich, aby wystrzegali się tych, którzy prowadzą społeczność do sporów, do zgorszeń, w sensie stawiają komuś takie wymagania ci, przed którymi przestrzega Paweł, które mogą po prostu doprowadzić do tego, że ktoś przestanie iść za Chrystusem. Starałem się również omówić Wam część, tą warstwę trzecią, ale niestety nie zdążyłem. Powiedziałem Wam, po prostu podzieliłem się pewnymi refleksjami i pokazałem, jaka była kompozycja cząstki pierwszej od 1,8 do 17. Za chwileczkę ją przypomnę. No i została nam część dopełniająca na dzisiaj. No i w sumie pomyślałem sobie, że to dobrze, że tak się stało, bo ta cząstka zbiera większość działań, które Paweł wykonywał w stosunku do odbiorców w ramach tych trzech warstw. W związku z tym przy okazji, przechodząc przez tą cząstkę, przypomnijmy sobie właśnie, jak Paweł się do nich odnosi i jaki ma ich obraz, przynajmniej tak jak to pokazywałem Wam w tych trzech warstwach. No co wobec nich jakby zamierza jeszcze cały czas wykonać w tej części, jak zamierza ich w pewnym sensie budować dalej w ramach swojego listu. Zauważyliście, że tutaj są te ramki na zielono, a tutaj jest taka właśnie pokraskowana czerwono-zielono, bo chciałem tylko jeszcze Wam przypomnieć, że te trzy warstwy
czyli te krawędzie listu wraz z centrum jego, są najbardziej pozytywną wypowiedzią Pawła o odbiorcach. I w ogóle są jakby najbardziej zabarwione taką pozytywną wizją odbiorców. Natomiast te części, które stanowią główny wywód Pawła w ramach tych problemów, z którymi usiłuje się Paweł uporać w społeczności w Rzymie, no, zawierają bardzo dużo gorzkich słów, ostrej krytyki, zarówno pogano-chrześcijan, jak i judeo-chrześcijan. W związku z tym starałem się wam to tak zaznaczyć, żebyście widzieli, jak bardzo odcina się ten początek, koniec i centrum od tej części, w której Paweł stara się rozwiązać ich problemy. Dobrze. No to w takim razie plan na dzisiaj jest bardzo prosty. Muszę dokończyć to, co nie skończyłem. Potem wprowadzę was do sekwencji A1. Macie gdzieś ze sobą takie materiały, przynajmniej niektórzy, z całą kompozycją listu. Przypomnę tym, którzy nie mają. Czyli zrobimy krótki wstęp do tej całej części. Tak? Bo wejdziemy dzisiaj do tego części. A potem, ponieważ ona jest dość duża, zajmiemy się pierwszym makroelementem tekstu, który stanowi składową część tej całej sekwencji. Tak? Tutaj nie piszę, że to się nazywa sekwencja, ale nie przejmujcie się tym, no tak to będę używał, bo niestety granice tekstu nie pokrywają się w zdecydowanej większości z rozdziałami, dlatego wprowadziłem tą nomenklaturę troszeczkę inną, może sztuczną, ale no, coś musiałem zrobić. Dobrze, czyli wprowadzę was do całej jakby pierwszej dużej części sekcji D i jej pierwszy makroelement w granicach od 1.18 do 3.18 będzie tym, czym się przede wszystkim na dzisiaj będę chciał skupić. Dobrze, ponieważ ostatnie doświadczenie pokazało, że nie mam żadnych szans, aby w ramach tego cyklu zajmować się każdą jednostką tematyczną, każdym małym fragmentem, tak jak to było w czasie wykładów, które prowadziłem przez 3 lata z małym hakiem w Świętochłowicach w Kościele Wolnych Chrześcijan. W związku z tym, no tak jak zapowiadałem, nasze spotkania będą dużo bardziej kierunkowe niż szczegółowe. Wszystkich, którzy by chcieli sięgnąć po więcej refleksji, więcej informacji na temat poszczególnego, konkretnego fragmentu muszę odesłać do zasobów społeczności chrześcijan w Świętochłowicach. Jeżeli wejdziecie na ich główną stronę, tam zobaczycie coś takiego jak zasoby i w menu zasoby, pod menu szkółka dla dorosłych. Tam zobaczycie takie coś, że będą same różne serie, tak? I jedną z tych serii jest List do Rzymian. Tam sobie znajdziecie odpowiedni fragment, mały i na jego temat jest jakaś dyskusja przez mniej więcej od 40 do godziny, tak? Różne rzeczy, dyskutujemy tam różne historie. Niestety tutaj w ramach tych dwóch nawet semestrów takiego poziomu jakby szczegółowości no nie jesteśmy w stanie w żaden sposób osiągnąć. Bardzo was za to przepraszam, ale to jest po prostu niemożliwe. No taka jest jakby formuła naszych spotkań i musimy iść bardziej do przodu. Za to mam nadzieję, być może parę nowych myśli się jakby z innej strony pojawi. Dzisiaj będę próbował. Dobrze, w związku z tym dokończamy warstwę trzecią i ta warstwa trzecia to były fragmenty. Pierwszy od 1.8 do 17. Jeżeli sobie przypominacie, to jest ten moment, w którym Paweł zapowiada, że jakby rozwija tą swoją obraz siebie jako sługi Chrystusa, sługi Ewangelii, głoszącego Ewangelii, zapowiada przyjście swoje, to pragnienie wizyty po prostu w Rzymie i spotkania się z wierzącymi. Jak pamiętacie, może pokazałem wam, że z jednej strony Paweł chciałby ich spotkać, ale dużo bardziej chciałby, żeby to spotkanie zakończyło się tym, żeby w jakiś sposób podzieli się tym darem, który ma od Boga, tą swoją łaską, którą go Bóg wyposażył i umocni ich, tak? To jest jakby ten istotniejszy, ale jeszcze istotniejszy okazuje się to, aby razem mieli wspólną radość z bycia ze sobą we wspólnocie, która ich łączy, a tym kluczem tego, co ich łączy, jest ich wspólna wiara, wasza i ich. No i pamiętacie, że to była w jakiś sposób delikatna próba pokazania odbiorcom, że patrzy na nich wszystkich, na judeochrześcijan w tej grupie wierzących i na poganochrześcijan, jak na jedno ciało wszystkich wierzących, którzy razem ze sobą mogą być w Chrystusie. W związku z tym, dopowiadamy sobie z kontekstu,
to, że są ostre tarcia między tymi dwoma grupami, że rywalizują i że sobie tam różnych rzeczy odmawiają, to nie jest to, co się Pawłowi podoba, to nie jest to, co on widzi, że w Chrystusie jest dla nich dostępne. Dobrze, więc cała ta historia została, ten fragment został właśnie skomponowany w taki układ koncentryczny. Na początku pojawia się temat wiary, którą oni, odbiorcy, mają już, ale kończy wiara, którą jeszcze Paweł chce rozwinąć właśnie przez swoje zwiastowanie pośród nich. Potem pojawiał się motyw Paweł w służbie Ewangelii. Potem właśnie pojawiało się podwójne dwa razy wyrażenie Pawła, że chciałby się z nimi spotkać. Chciałby się spotkać, ale potem mówi, że chciałby się spotkać, ale miał tam pewne przeszkody. Ale potem mówi, że przede wszystkim, jeżeli byśmy się mieli spotkać, to żebym mógł wam usłużyć, żebym was wzmocnić. I dopełnia to motyw, że to spowodowałoby w nich określony owoc. W centrum pojawia się ponownie element wiary wspólnej, jako tego spojnika, zwornika dla nich wszystkich razem w Chrystusie. Dobrze, tak było. A co teraz jest w tym fragmencie, który dopełnia ten element? No, przeczytamy go, bo inaczej się nie da. Dobrze. Dobrze. Czyli jesteśmy teraz już pod koniec tekstu, po całych jakby grubych wyjaśnieniach Pawła, jak to z Ewangelią jest, jak to jest z wiernością Boga i oczekiwaną wiernością wierzących. Ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie, nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci, a to na mocy łaski, która mi jest dana przez Boga, żebym był dla pogan sługą Chrystusa Jezusa, sprawującym świętą służbę zwiastowania Ewangelii Bożej, aby poganie stali się ofiarą przyjemną, poświęconą przez Ducha Świętego. Mam tedy powód do chluby w Chrystusie Jezusie ze służby dla Boga. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem, przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego. Tak iż, począwszy od Jerozolimy i okolicznych krajów, aż po Ilirię, rozkrzewiłem Ewangelię Chrystusową. A przy tym chlubą moją było głosić Ewangelię nie tam, gdzie imię Chrystusa było znane, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano, którym nie zostało oznajmione o nim, zobaczą i którzy nie usłyszeli, zrozumieją. Dlatego też często miałem przeszkody, które mi nie dozwalały przyjść do was. Lecz teraz, nie mając już pola pracy w tych stronach, a pragnąc już od wielu lat przyjść do was, gdybym więc udawał się do Hiszpanii, mam nadzieję więc, przechodząc, ujrzeć was i przez was zostać wyprawionym tam, jeśli bym wami najpierw trochę nasycony został. Wybaczcie za wstawki, troszeczkę za greką kombinuję, bo było mi to potrzebne. Dobrze. A teraz idę do Jerozolimy z posługą dla świętych. Postanowiły bowiem Macedonia i Achaja wspólnotę jakoś wyrazić względem ubogich świętych, tych w Jerozolimie. Tak jest, postanowiły, bo też w samej rzeczy są ich dłużnikami, gdyż jeżeli poganie stali się uczestnikami ich dóbr duchowych, to powinni usłużyć im dobrami doczesnymi. Gdy więc załatwię tę sprawę i doręczę im ten owoc, wybiorę się, wstępując po drodze do was, do Hiszpanii. A wiem, że idąc do was, przyjdę z pełnią błogosławieństwa Chrystusowego. Zachęcam was tedy, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście wespół ze mną walczyli w modlitwach zanoszonych za mnie do Boga, bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Tak, iżbym za wolą Bożą z radością przyszedł do was i wśród was zaznał odpoczynku. Nie bawimy się jakby rozwikływanie tych tekstów, które wyraźnie mają takie powroty różnych myśli. Na pewno w tym czytaniu moim, w czasie tego czytania zauważyliście, ile razy powracało to, że w końcu się tam do nas wpadnę, ale wcześniej coś tam jeszcze, ale wpadnę i tak dalej, i tak dalej.
kiedy się zastanawiałem nad tym całym tekstem, to zauważyłem, że właściwie dzieli się on na takie właśnie dwie jakby grupy. Pierwsza i druga, tutaj oznaczona A1 i A2. Wiecie co, po co będę mówił na sucho, skoro już mam podsumowanie, tak? A to będzie nam troszeczkę pomocne. Skupia się pierwsza część, to przykład ofiarnej służby Pawła jako Żyda na rzecz pogan. Zachęta Pawła skierowana do rodaków, by i oni stali się pomocą dla pogan. Myślę, że ta uwaga, którą żeśmy mogli odczytać na samym początku, bracia moi, mam pewność, że co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni tak, jedni drugich. Jednak napisałem do was, bracia, tu i ówdzie nieco śmielej, chcąc wam to odświeżyć w pamięci. Odczytuję te słowa jako słowa skierowane głównie do rodaków Pawła, gdyż w tym liście Paweł właśnie w stosunku do swoich rodaków pozwolił sobie na najostrzejsze słowa krytyki. Oczywiście to miało charakter pedagogiczny, profilaktyczny, po to, żeby im pomóc jakby uniknąć błędów, którymi szli Żydzi, którzy nie wybrali Chrystusa. No niemniej język skierowany do tej części odbiorców był najbardziej drastyczny, ostry. Stąd tak czytam te fragmenty i w tym momencie ta prezentacja Pawła w tym miejscu jest jakby się bardziej tłumaczy. On pokazuje siebie jako Żyda, który pracuje na rzecz pogan i do tego samego w jakiś sposób poprzez swój przykład stara się zachęcić swoich rodaków, żeby zamiast się z nimi pstrykać o pierwszeństwo w społeczności, raczej niech wezmą swoją służbę, jaką od dawna im Bóg zalecił, na siebie, niech ją spełniają, tak? Niech pomagają również poganom w staniu się ofiarą dla Boga, w sensie tą dobrą ofiarą, tymi, którzy służą Bogu. W związku z tym tak rozumie tą pierwszą część. No i mówiąc krótko, przez to pokazuje Paweł, że on pokazuje siebie, jak stara się pomagać innym, jak stara się przekraczać pewne granice, aby wszyscy wierzący wzajemnie sobie jakoś usługiwali. I drugi fragment, który pokazuje coś podobnego, to jest fragment właśnie oznaczony wcześniej jako A2 tutaj, i gdzie Paweł mówi, że teraz idzie do Jerozolimy z posługą dla świętych. No a idzie tam dlatego, bo dołącza się do projektu, który podjęła Macedonia i Achaja, czyli pogano chrześcijanie, po to, żeby pomóc w potrzebie wierzącym z Żydów w Jerozolimie. Tak? Czyli daje jakby inną ilustrację, teraz jakby od strony pogan, jak oni widzą, że mają poczucie jedności z wierzącymi z Żydów i wychodzą sami z inicjatywą, kiedy się pojawia określona potrzeba i starają się do pomóc w tych określonych warunkach, kiedy po prostu mają ci wierzący w Jerozolimie taką, a nie inną potrzebę fizyczną całkiem, tak? Więc ta pierwsza warstwa pokazuje jakby różne ruchy wierzących na rzecz jakby wsparcia innych wierzących ponad tymi właśnie granicami naturalnymi, żydowskimi i pogańskimi, tak? To jest jedna rzecz. Druga warstwa pokazuje zapowiedź, jakby koncentruje się wokół zapowiedzi wizyty Pawła w Rzymie. Przy czym znowu jest to podobnie zapowiedź zrobiona tak, jak było w tej fragmencie na samym początku listy. Z jednej strony zależy Pawłowi, żeby się z nimi spotkać, ale z drugiej strony, żeby ich wesprzeć, tak? Żeby im usłużyć, a w każdym razie nie jest to jakby zupełnie rzecz, którą on traktuje, jakby to powiedzieć, z jednej strony chce spośród nich odpocząć, ale tak naprawdę myśli, że przechodząc przez nich otworzy nowe pole misyjne w Hiszpanii, tak? Czyli on i chce ich wesprzeć, i chce z nimi być, ale pokazane jest znowu to zaangażowanie Pawła w tą usługę wspierania, służenia innym wierzącym. W związku z tym to, co się dzieje w tych fragmentach w warstwie drugiej, to skupia się na odwiedzinach Pawła, natomiast przy okazji widzimy, że Paweł tutaj dodatkowo podkreśla to, że on cały czas jest oddany służeniu Chrystusowi przez działanie zwiastowania, polegające na zwiastowaniu Ewangelii. Tak to mniej więcej wygląda. Co w takim razie Paweł pokazuje, troszeczkę już wam to opowiedziałem, ale spróbuję to podsumować króciutko.
w tej warstwie pierwszej, tak? Czyli no, określiłem to jako różnorakie oddanie sobie nawzajem wierzących w ramach posiadanych darów i potrzeb. Tak? Więc Paweł z jednej strony zaczyna cały fragment od wyrażenia swojego uznania dla tamtych po drugiej stronie. Tak? Wierzę, pokażę wam. O, przepraszam. Mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać, tak? Czyli najpierw napisał bardzo trudny list dla nich i momentami bardzo gorzki, momentami, ale potem mówi, no to nie jest tak, że ja uważam was za ostatnich osiołków, którzy nic nie wiecie, tak? Jestem przekonany co do tego, że macie dostateczne wyposażenie, aby wzajemnie sobie usługiwać, tak? I to właśnie to jest... jakby docenia to, że po prostu po ich stronie jest takie wyposażenie. Dobrze, potem Paweł wspiera liderów judeo-chrześcijan, by również stali się sługami pogan. To już wam powiedziałem. Czyli daje się z siebie jako przykład i wzywa ich do pracy w określonym kierunku. Paweł daje siebie za przykład służby i oddania Chrystusowi przez poświęcenie w zwiastowaniu dobrej nowiny. Przez poświęcenie. Jeżeli ten pierwszy fragment na początku mówił, że miałem przeszkody, bo do was, aby do was wpaść, to ten drugi fragment pokazuje, ten, który wam teraz pokazałem, że dlaczego miał przeszkody. Bo zawsze znalazło się jakieś miejsce, gdzie jeszcze Chrystus nie był znany. Tak? Nie chcąc zbudować na obcym, zaczynał nowe pole tam, dokąd jeszcze był i w to go zatrzymywało. Nie mógł sobie pozwolić na wyprawę do Rzymu i otwierać innego pola misyjnego. Ale potem czytaliśmy, ale teraz nie mam tam już nic więcej do roboty, tak? Przepracowałem od jednego końca do drugiego końca cały obszar, który do tej pory miałem. To jest finał. Dobrze. Czyli pokazuję siebie jako poświęconego całkowicie służbie Chrystusowi chrześcijanina, tak? Paweł włącza się w pomoc od pogano chrześcijan z Achai i Macedonii, o przepraszam, tutaj, dla wierzących w Jerozolimie. Czyli z jednej strony daje przykład tych pogano chrześcijan, a z drugiej strony mówi, że on się chce dołączyć. Czyli to są wszystkie takie po prostu miękkie, ale oddziaływania na tą grupę, która między sobą właśnie po tej linii judeo-chrześcijanie, pogano chrześcijanie mają duży problem, aby zapanowało między nimi jakby jedność i prawdziwa wspólnota. Potem pokazuje właśnie postawę pogano-chrześcijan, pomoc materialna jako przykład zrozumienia planu Boga, by wszyscy wierzący mieli poczucie jedności i współzależności. Paweł prosi o modlitwę i to znowu jakby w innym obszarze, ale mówi, dołączcie się do mojego projektu, do którego ja się dołączyłem wcześniej, tak? I pokazuje, ci wierzący z Achaii i Macedonii wierzą we właściwy w pewnym sensie sposób, bo w Chrystusie rozumieją o co chodzi, ale może się zdarzyć, i o to was proszę, dlatego was proszę, żebyście się o mnie modlili, bo być może w samej Jerozolimie znajdą się tacy, którzy jeszcze nie wierzą i nie rozumieją, jaka jedność w Chrystusie jest możliwa i może się okazać, że po prostu, teraz ja sobie to dopowiadam, że dar od pogan będzie im nie pasował. Tak? Tak się kończy ten tekst. Bym został wyrwany z rąk niewierzących w Judei i by posługa moja dla Jerozolimy została dobrze przyjęta przez świętych. Tak? O to się macie modlić, bo jeżeli między wami są takie tarcia na tym tle, to tam tym bardziej mogą być takie tarcia, tam tym bardziej mogą być osoby, które są na tyle przyspawane do pewnego jakby nauczania tradycyjnego żydowskiego, że od pogan mogą nie chcieć czegoś. Tak? W związku z tym mamy całą pulę takich właśnie przykładów, wezwań, które jakby do samego końca Paweł przedstawia, ale już w tej jakby niekrytycznej postaci, aby odbiorców skonsolidować, wezwać do podjęcia działań we właściwym kierunku i właściwie sobie poukładali, by sobie właściwie poukładali w głowie, jak to jest między nimi. W warstwie drugiej, czyli tej, która właściwie jest ostatecznie akcentowana, Paweł właśnie podkreśla pragnienie spotkania i doznaniu radości i odpoczynku pośród wierzących w Rzymie. Łączy to pragnienie ze spotkaniem dotarcia do nowego pola misyjnego i stara się ponownie ich wciągnąć z kolei w swój projekt. Tak? Ma nadzieję, że kiedy tam dotrą, to oni dołączą się do tej pracy, razem się dołączą do jego pracy na rzecz pogan znowu, tak? Czyli do tej misji w Hiszpanii w jakiś sposób go wyposażą i będą dla niego zapleczem. Dobrze.
Nie będziemy wchodzić w szczegółowe, dodatkowe obserwacje związane z kompozycją poszczególnych cząstek, bo skończyłoby się to właśnie tak, jak się skończyło ostatnio, czyli mówiąc krótko, nic byśmy nie zrobili więcej. I z tych fragmentów byśmy nie doszli, ale wam zostawiam te fragmenty na slajdach, także będą we wszystkie. Jak ktoś będzie bardzo chciał, to sobie może je przemyśleć, albo iść właśnie do strony tam, do wskazanej w Świętochłowicach, w zborze Świętochłowicach i tam na temat każdego z tych fragmentów troszeczkę dłużej zająłem im czas, no i w tym momencie po prostu coś tam więcej, zawsze jakieś obserwacje więcej dołożyłem. Także to wam zostawiam, ale my ruszamy do początku głównego wywodu Pawła i jego zmagań z odbiorcami, aby im wyklarować, czym jest rzecz z Ewangelią i jakie w tym momencie powinna mieć konsekwencje dla nich jako społeczności. Dobrze, czyli tak, wejdziemy do sekwencji A1. Pokazałem wam, że to będzie początek z takiego dużego bloczku. Zaraz wam to już. Okej, okay, dobra. Czyli tak, mamy te trzy warstwy za sobą. Teraz wchodzimy do tego dużego fragmentu. To jest sekcja D, tak? I zajmiemy się taką sekwencją. Pokazuję wam od razu, że ta sekwencja ma taką koncentryczną budowę. Za chwileczkę zrobimy coś takiego, rozdam wam materiały. Na całe szczęście nie ma was zbyt wielu, bardzo dobrze, to znaczy mi starczy. I pokrótce skomentuję układ treści w tym całym materiale, a wy będziecie sobie mogli troszeczkę zezować jednym oczkiem na to, co tutaj macie przed sobą. I potem wejdziemy, tak jak mówiłem, w pierwszą początkową część tego fragmentu. Dobrze. Zastanawiam się, czy. Dobrze, to ja będę tutaj jakoś tam. Każdy dostanie po dwie karteczki A3. Zaraz wam wytłumaczę wszystko, co z tymi karteczkami możecie zrobić poza. Nie ma szans. Nie ma szans. Zobaczcie, że to nie dałem trzech, bo wtedy będzie bałagani. A3 nie jest normalnym formatem, ale przy pewnych zadaniach niestety trudno sobie poradzić bez odpowiedniej przestrzeni. Teraz chwileczkę mnie posłuchajcie. Jeszcze ty chcesz? Krzysiu, ty sobie to wydrukujesz w domu. Już. Dobrze. Już tą kobietę dam. Tą kobietę dam. Żeby nie było. Korzystać nie będzie mógł, ale może mieć. Dobrze. To teraz moi drodzy tak. To co dostaliście na kartkach. Jeżeli popatrzycie sobie na te dwie karteczki, to na każdej z nich u góry jest taka strzałka w bok. I albo są strzałki niebieskie, tak,
u góry, strzałeczki niebieskie. A jak odwrócicie to tak, to macie do siebie czerwone. Ok? Dobra, to teraz patrzymy na niebieskie. Dobrze. Niebieskie to są te dwa bloczki. Tak? A1 i A2. One są ze sobą w dialogu tematycznym. Tak? Czyli te materiały, które teraz się dostali, będą nam służyć przez najbliższych ileś tam spotkań. W związku z tym będzie mi strasznie miło, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę przyjść, żebyście to ze sobą przytargali. Dobra? Bo wydruki A3 kolorowe, to mówiąc krótko, wiecie. W związku z tym, jeżeli będziecie chcieli przyjść, to w rulonik i przynieść. No to łatwo się domyślicie, że te czerwone strzałeczki, tak, to są teksty paralelne B1 i B2. Tak? Wszystkim się zgadza? Każdy ma kartkę z czerwonymi dwoma i z niebieskimi dwoma? Ok. To teraz to, co nas czeka dzisiaj, to teraz patrzymy na lewą niebieską. Tak, tak. Strzałeczkę, tam macie podsekwencja A. Fragment u góry od 1.8 do 5.21 jest zaznaczony adres taki, tak? Dzisiaj nas będzie interesować ta karteczka. Teraz cała, a potem tylko ta jej pierwsza górna połowa, tak? Na niej się potem skupimy. Dobrze. To już mamy wszystko wyjaśnione. Zaznaczyłem wam kompozycję poszczególnych części, oczywiście zgrubnie, ale dostatecznie do tego, żebyście sobie czytając to razem, jakby sami gdzieś tam rozważając, mogli popatrzeć sobie, jak te elementy, które są w ramach to, a potem gdzieś tutaj również wewnątrz coś wam pozaznaczałem, czy to ze sobą jakoś gra, czy nie gra, tak? Oczywiście tematycznie. Tematycznie co do problemu, który jest dyskutowany, co do charakteru, klimatu, kierunku i tyle. Dobrze, to już mamy z głowy. To dzisiaj interesuje nas całość, ale potem się skupimy na fragmencie od 1.18 do 5, do 3.18. Do 3.18. Tak to będzie. I ta cała część, dobrze, jest do samego końca paralelna. Ogólny kierunek całego tego bloku dużego, czyli to, co macie w całości na tej kartce z niebieską strzałeczką, jak patrzycie na to w prawo, tak? Tak? Ogólny kierunek to jest wywód Pawła, skupia się na argumentacji skierowanej głównie do judeo-chrześcijan, głównie, i ukazuje plan Boga, który był od początku i jak teraz w Chrystusie został ukazany wszystkim ludziom, tak? Ci, którzy dostrzegają w Jezusie Chrystusie Odkupiciela, Wybawiciela i odpowiadają zaufaniem, doświadczają pojednania z Bogiem, niezależnie od prawa i wchodzą do rodziny Boga, tak? Tutaj oczywiście może określenia w tym fragmencie całym rodzina nie występuje, ale jednak taka idea jest generalnie tutaj, no tak to po prostu wyraziło, tak? Czyli ten opis właściwie skupia się przede wszystkim na tym, co stanowi centralną część argumentacji Pawła w ramach tego całego bloku, tak? Pozwólcie, że króciutko naszkicuję po kolei te kwestie, które się tutaj po prostu pojawiają w ramach tej całej sekwencji. Dobrze. Możecie sobie zezwać na te fragmenty, żeby sobie przypominać, co tam mniej więcej było. Pierwszy fragment jest niestety zbyt rozległy, więc to nie jest takie proste. Czyli całość tego bloku od 1.18 do 3.18 zatytułowałem mniej więcej tak. Te tytuły są takie rozbudowane i trochę może koślawe, no ale chodzi o to, żebyśmy uchwycili, jakie główne elementy porusza ten dany blok. Łaska Boga w stosunku do Żydów, dar świadectwa pism i pogan, czyli łaska do Żydów i pogan, dar Chrystusa, na tle tarć pomiędzy wierzącymi i generalnie złej kondycji moralnej człowieka, po
powszechność podlegania złu, tak? W tym sensie. Czyli jeżeli sobie przypominacie fragment 1.18 do 32, jeżeli sobie przypominacie 5.12 do 21, tak? To są to dwa bardzo mocne teksty, które właśnie bardzo wyraźnie podkreślają powszechność zła, a potem albo w wersji skondensowanej zostaje pokazane, co Bóg w związku z tym zrobił. I tutaj mamy w tym fragmencie dopełniający ten cały blok górny 1.18 do 3.18, ten blok górny jest bardzo zwięzły od 5.12 do 21. Widzimy łaskę Boga w dziele Chrystusa jako dar niewspółmiernie przezwyciężający zło człowieka. I to jest odpowiedź Boga na stan powszechnego upadku człowieka ku przebaczeniu i pojednaniu. Tak? Czyli jeżeli pamiętacie ten cokolwiek z tego fragmentu 5.12.21, to wiemy, że tam jest po prostu przez Adama wszedł grzech i tak dalej, ale o ileż bardziej to, co się dzieje w Chrystusie, co Chrystus uczynił dla człowieka, tak? Ta łaska, przebaczenie, usprawiedliwienie zaczyna być jakby właśnie zwięzłym obrazem tego, jak Bóg zareagował na stan człowieka. W tej górnej części ta cała rzecz jest dość podobna, ale bardziej rozbudowana. Ciekawe jest może to, że w centrum tego fragmentu, będziemy to widzieć, jak będziemy przechodzić przez ten fragment bardziej szczegółowo, pojawia się słowo. Słowo, które otrzymali Żydzi, świadectwo Boże. Tam się pojawia słowo, a tutaj w centrum tego fragmentu jest Chrystus, jego dzieło. To jest ciekawy taki element dialogu, bo jeżeli pamiętamy, to z tych fragmentów, które z tych spotkań pierwszych, to jedną z tych podstawowych rzeczy, które Paweł chciał jakby pokazać odbiorcom, to to, że właśnie w Chrystusie spełniają się Boże obietnice, które Bóg zawarł w Starym Testamencie wobec Izraela, ale też w ogóle wobec człowieka. I w tym momencie to, że w tym całym bloku słowo, które otrzymali Żydzi, z którego potem argumentuje Paweł na rzecz Chrystusa, na rzecz usprawiedliwienia przez wiarę dla wszystkich, potem w tym fragmencie, który go dopełnia, czyli pokazanie Chrystusa, który właśnie przez swoje dzieło znowu daje sposobność wejścia w pojednanie z Bogiem dla wszystkich, no jest takim dość ciekawym zestawieniem jako para. Następny fragment to jest 3.19 do 30. W Chrystusie objawiła się Boża sprawiedliwość przez odpuszczenie win i dar łaski pojednania dla każdego, kto zaufa Chrystusowi, niezależnie od uczynków prawa. Pojednanie i usprawiedliwienie jest wyłącznym dziełem Boga w Chrystusie. I jeżeli pamiętacie ten pierwszy taki, ten pierwszy dialog Pawła jakby z tymi zwolennikami, czy może dialog to jest nie najszczęśliwiej określenie, kiedy Paweł po raz pierwszy zaczyna mówić o tym, że nie ma żadnego usprawiedliwienia przez uczynki w prawie, to jest właśnie ten fragment, tak? Te myśli o braku takiego usprawiedliwienia otaczają ten fragment, stanowią jego ramę. W środku zaś tego fragmentu pojawia się właśnie pokazane dzieło Boga w Chrystusie, dowód, że właśnie w Chrystusie Bóg uwidocznił swoją sprawiedliwość. Tak? No i jak pamiętacie z pierwszych dwóch wykładów, znowu musimy się zastanowić, w jakim sensie sprawiedliwość Boga, która tutaj zostaje ujawniona w Chrystusie w kontekście wybawienia, w jakim sensie należałoby rozumieć to pojęcie. O ile tutaj zostaje jakby pokazane przez Pawła, że wybawienia nie da się zapracować, jest dziełem wyłącznie Boga w Chrystusie, tak? I dokonuje się przez wiarę dla wszystkich wierzących, bo Bóg nie jest Bogiem tylko Żydów, ale wszystkich, tak? O tyle fragment, który to dopełnia,
przedstawia jakby owoc wejścia w tą rzeczywistość wybawienia. I zatytułowałem to mniej więcej tak. Wierzący w rezultacie doświadczenia pojednania w Chrystusie zyskują nadzieję dopełnienia się ich odkupienia. Duch Święty utwierdza w nich świadectwo o miłości Boga. Chrystus jest czytelnym znakiem miłości Boga i woli wydobycia człowieka ze stanu zagubienia. Tak? Jeżeli pamiętacie, to te no, znane słowa, tak? Że kiedy byłem jeszcze, kiedy byliśmy jeszcze wrogami, kiedy byliśmy, jak to tam idzie? Macie dobrą pamięć. Możecie na pewno przytoczyć tam z tych kart, które wam dałem. O, tak właśnie. Tak. No przytoczymy to, żeby nie było, że już nic nie czytamy, co nie? Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy z Bogiem przez śmierć Syna Jego, pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Tak? Wydaje się, że to, czego Paweł nie nazwał w pewnym sensie tutaj, czym był akt Boga w Chrystusie tutaj, na początku, w tym fragmencie 3:19-30, wreszcie nazywa w tym fragmencie dopełniającym. Tak? Ci, którzy skorzystali z tego, co zrobił Chrystus, skorzystali z aktu miłości, który został im okazany. Tak? I teraz w tym fragmencie Paweł pokazuje, jakby co to znaczy, jakby doświadczyć tego uwolnienia, tej sprawiedliwości Bożej, która uwalnia i która staje się dla niego czytelnym i dla nas powinna się stać czytelnym znakiem Bożej miłości. To jest o tyle istotne, bo Paweł tutaj pokazuje tą miłość jako pewną siłę napędzającą do tego, aby być w tym miejscu, w którym się jest, jako wierzący w Chrystusie i mieć żywą nadzieję na dopełniającą się przyszłość, czyli właśnie na tą dopełnienie się odkupienia. Dlatego moim zdaniem te dwa bloczki tekstu dopełniają się na zasadzie dzieło i jego rezultat. Tak? Dzieło i jego rezultat w tych, którzy jakby skorzystali z tego dzieła. W środku natomiast od 3:31 do 4:25 mamy bardzo obszerną argumentację opartą na pismach, na prawie, na słowach psalmów, które właśnie przez które Paweł stara się pokazać, że Boży plan usprawiedliwienia przez wiarę i odpuszczenia win niezależnie od prawa, ale też obietnice dziedzictwa, czyli jakby wejścia właśnie do tej rodziny Bożej, do tego to jest coś, co nie dotyczyło jakby założenia wyłącznie Żydów, ale że był to plan Boga dla ludzi generalnie. Z tym, że Izrael był tym narzędziem, który miał być tym pośrednikiem w zrealizowaniu tego planu. Tak? I w tej części centralnej właśnie do swoich rodaków Paweł przemawia, aby im to właściwie uświadomić. I tam stosuje całkiem taką elementarną, a czasami argumentację. Czy Abraham został usprawiedliwiony przed czy po? No nie po, tylko przed. A czy Abraham coś tam. No powiedziałbym, można by używać takiej jakby bardzo trywialnej argumentacji, ale właśnie, odwołując się do prawa w sensie rozumianym tym szerzej, czyli jako pięcioksięgu, stara się przekazać tym, którzy zatrzymali się na zrozumieniu prawa w sensie wąskim, w sensie kodeksowym, lekcje o tym, jaki plan Boży rzeczywiście jest. I to stanowi centrum całości tego dużego bloku. Tak? Czyli
jak to jeszcze przeczytać w całości, jak można to spojrzeć na to, właśnie tak jak Wam pokazałem w poprzednim fragmencie, tak troszeczkę warstwowo, zostawimy sobie to, jak przejdziemy ten cały rzeczywiście materiał. Dzisiaj w każdym razie jeden wniosek, który się pojawia, tak? Chociaż może za mało mam doświadczenia, żeby takie coś powiedzieć, ale... Czy rzeczywiście ten kierunek w liście do Rzymian widziałem w czasie jakichś wykładów, jako wykładów czy kazań, jako coś, co jest właśnie tym kierunkiem dominującym w wypowiedzi Pawła? Trudno mi to sobie przypomnieć, szczerze mówiąc, coś takiego. Przyznaję, że wykłady, kazania, które się koncentrowały na tych częściach krańcowych, tak, bardzo ważny fragment, teologicznie wymagający i dużo książek o nim napisano. Mówię teraz o tym 5:12 do 21. Myślę, że każdy z nas dobrze pamięta różne kazania, które się zaczynają tam w swoim tekście od 1:18 do 32, czyli opisujący ten opłatek człowieka, tą taką jego degradację. No więc w każdym razie poddaję Wam taką propozycję, abyście zobaczyli, że być może te różne rzeczy ciemne, które są tutaj na krawędziach czasami, można jakoś przeczytać inaczej i zobaczyć w takim razie, co mogę wziąć, jeżeli kierunek całej tego bloku jest akurat taki, jak Wam proponuję. Nie? To jest do przemyślenia propozycja. Dobrze. Czyli dzisiaj zajmiemy się tylko cząstką pierwszą. To sporo w sumie materiału. I tak go nie przejdziemy w sposób szczegółowy, bo po prostu no nie ma żadnej szansy na to. Ale spróbujemy przynajmniej go przeczytać i troszkę jakoś go okiełznać co do całości. Dobrze. Jest 10:54. Zrobimy króciutką przerwę, zanim wejdziemy w nowy tekst. W takim razie mam do Was prośbę. Zróbmy 5 minut przerwy. Jakoś tam za długo się nie rozsiadajmy.